Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na test kosmetyków od Gigi Hadid, która nawiązała nie tak dawno współpracę z Maybelline. I powiem Wam, że z mojego jeszcze starego Instagrama, z Instastory, wiecie, że ja już te kosmetyki kupiłam dawno i dałam Wam nawet zapytanie, czy chcecie taki filmik. I większość z Was, naprawdę duża większość z Was, bardzo była zainteresowana tym filmem. I oto dzisiaj on. Wybaczcie, że musieliście troszeczkę na niego czekać. Dzisiaj przedstawię Wam właśnie makijaż. Zrobię sobie w ogóle makijaż, który podobny makijaż robiła Gigi na swoich filmikach tutorialowych na stronce Maybelline i opowiem Wam troszeczkę o tych kosmetykach, jakie są ceny, co o nich myślę, bo miałam już czas, żeby je troszeczkę przetestować. Z tego, co mi mówiły krasnoludki, to ponoć w styczniu ma się pojawić w Polsce ta kolekcja. Dobra kochani, zaczynamy. Ja już na sobie mam fluid. Oczywiście ja Wam wszystkie kosmetyki zostawię w opisie na dole pod filmikiem, żebyście mieli wypisane co, jak, gdzie. Nawet te kosmetyki, których Wam nie pokazuję, ale są już na mojej twarzy, będą na dole w opisie pod filmikiem, więc zapraszam Was tam. Dobra. Czyli tak jak Wam powiedziałam, mam już fluid, mam już też zrobione brwi i teraz przechodzę do malowania oczu. Otwieramy tą niewielką paletkę i teraz tak, jest jeszcze bardzo duża paleta właśnie od Gigi, która ma w sobie prawie wszystko. Jest to taka paleta stworzona dla kobiet, które właśnie bardzo często podróżują. Tam Gigi na tych reklamówkach jest właśnie w samolocie i pokazane jest, jak się maluje, poprawia swój makijaż, swój wygląd, więc jest jeszcze duża, no ona jest taka dość sporawa, takiej chyba gdzieś wielkości. Ta paletka jest dużo mniejsza i dlatego mnie skusiła. Zresztą te kolory mi się bardzo podobały. Ja wcześniej oglądałam filmiki Gigi, więc też mi się podobały makijaże, którymi ona właśnie wykonała za pomocą tej paletki. Nie ma tu lusterka, jak widzicie. Paletka, jeżeli chodzi o wykonanie, no to jest taki zwykły plastik, więc tutaj nie ma nic specjalnego, ale kolory jak najbardziej. Niektórzy mówią, że tutaj nie ma żadnych nowości, nie ma nic nowego. Mi się akurat osobiście ta paleta bardzo podoba, bardzo mi przypadła do gustu. Taki fajny makijaż na co dzień. Jak widzicie, niby żaden kolor, ale jednak już to oko troszeczkę zmienia. I teraz biorę ten właśnie ciemniejszy odcień, w sumie najciemniejszy z paletki. To jest taki dla mnie brąz z fioletem. Troszkę wiśni też tutaj jest. I Gigi tutaj przy samej linii rzęs robiła sobie taką kreskę, którą następnie rozcierała. Mi się też podoba, jeżeli ten kolor jest tutaj na dole, na dolnej powiece, więc tutaj sobie też dodamy troszeczkę. On bardzo ładnie podkreśla zielone oczy. No dobra. I teraz sobie dodam jeszcze troszeczkę tego tutaj najjaśniejszego odcienia. To jest taki bardziej tutaj, można powiedzieć, rozświetlacz, bo Gigi też później używa go na resztę twarzy, ale ja sobie tutaj nałożę go na tutaj przy łuku brwiowym. Bardzo ładnie tak wtedy rozświetla. I troszeczkę tutaj przy kącikach minimalnie. I bardzo mi się podoba też ten złocisty odcień, który jest troszeczkę tak wpada dla mnie w miedziany, więc nałożę go tutaj jedynie na środek powieki, ale tak wiecie, tak malutko, żeby tak tylko osypać to oko. A teraz pomalujemy sobie oczy maskarą i powiem Wam, że w tej maskarze ja się zakochałam, ja ostatnio używam jej codziennie, bardzo mi się... Tak się przedstawia moje oko z maskarą, a tak bez, od razu chyba widać efekt. I mi się wydaje nawet, że jak możecie to zauważyć, że kiedy mam tą maskarę na swoim oku, to tak wygląda, jakbym miała zrobioną kreskę.
taka naturalna kreska mi się robi i to oko jest takie dużo mocniejsze. No mi się efekt bardzo podoba. I powiem Wam, że już dawno nie miałam tak dobrej maskary, która by zadowalała moje oko. Naprawdę, bardzo mi się podoba efekt. Zwłaszcza, że to podkręcenie trzyma mi się cały dzień. Ostatnim produktem, który chcę Wam pokazać z tej kolekcji, jest to taki zestaw szminki z konturówką. Oczywiście szminki możecie kupić oddzielnie. Ja mam to w takim odcieniu takiego nudziaka, właśnie takiego na co dzień, co Wam zaraz pokażę. W kolekcji Gigi jest jeszcze taka piękna czerwień, która też mi się bardzo podoba, ale stwierdziłam, że na co dzień częściej sobie założę właśnie ten odcień niż tą czerwień, jakoś bardziej jestem przekonana. Zaczniemy od konturówki. Jak widzicie, ona jest mało widoczna, ta konturówka, ale jednak coś tam widać. Teraz pomadka. Ten kolor mi się podoba i na co dzień jest całkiem spoko. Bardzo ładnie nawilża usta. Nie jest to pomadka z rodzaju zatrwałych, więc tutaj nie możecie nie wiadomo jakich cudów się spodziewać po tej pomadce. Ale fajny produkt i fajny coś takiego, wiecie, taki zestaw komuś kupić na prezent na przykład. Możecie oczywiście kupić bez konturówki samą tylko pomadkę. I tak, mój makijaż już jest gotowy, makijaż Gigi Hadid. Taki, wiecie, taki troszeczkę mocniejszy makijaż na co dzień. Ja bardzo lubię mieć podkreślone oczy, mocno wytuszowane rzęsy, żeby było je widać, żeby mi się te oczy w końcu rano otworzyły. I jeżeli chodzi o produkty, to z takich jeszcze ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że właśnie tak jakby wyszły takie jakby trzy serie. Pierwsza to jest właśnie taka dla kobiet, które podróżują i malują się czasami w ekstremalnych warunkach, czyli to jest ta, wiecie, ta taka duża paleta. Jeśli chodzi o kolejne serie, no to jest jeszcze seria taka typowo kalifornijska, czyli tam, gdzie Gigi Hadid mieszka na co dzień, więc tam są takie, wiecie, wszystkie produkty, kolory podkręcające właśnie to słońce, ten piasek, plaże. I ostatnia seria to jest seria z Nowego Jorku, gdzie Gigi właśnie pracuje na co dzień. No i tam, wiecie, takie kosmetyki są bardziej stonowane, jest też inna paletka. No musicie koniecznie zapoznać się z tą serią kosmetyków. Mam nadzieję, że szybko będzie w Polsce, a jeśli mieszkacie poza granicami Polski, to koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się sprawdziły te kosmetyki, czy w ogóle testowałyście. Jestem bardzo ciekawa. Jeśli Wam się filmik podobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, żeby robić Wam ich takich więcej. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa! Przyszłam Wam się jeszcze pokazać w takim troszeczkę innym świetle, w innym tle, żebyście lepiej zobaczyli ten makijaż, bo tu mi się wydaje, że on dużo lepiej wygląda. Może nie to, że dużo lepiej wygląda, ale lepiej go widać. Widać też kolor ust.